A my dzisiaj, słuchajcie, pierwszy raz, odkąd zawitała do nas wiosna, zjedziemy Tefciem, naszym kochanym, do cywilizacji. Jedziemy w miejsce, gdzie pojechało nasze stado, kiedyś, które mieliśmy, prawie 100 plus, do miejscowości Kruszkowce. I jakby tutaj zaprzyjaźniliśmy się z właścicielem nowym naszego statka i odbieramy od niego sianko dla naszych dwóch kuzek i dwóch alpaczek. A więc w drogę. W drogę. Awaria! Dobrze, że mamy z gór i możemy w razie czego się dobrze rozpędzić. Nie, nie, sieć tam. Sieć. Nie radę z Jukiem, Jurek jest silny. Jeszcze chwila. To pójdzie. No siadaj, siadaj. Dobra, już idę wam na pomoc. Teraz też jak będzie już lepiej. Jak to mówią, słuchajcie, każdy dzień w gorcach, w górnej chacie jest przygodą. Dziewczynki, kochane, wybaczcie, ale musicie jeszcze chwilę poczekać na te sianko, wiecie? Bo się okazuje, że nasz Defcio jeszcze nie odpalił. Jest akcja, słuchajcie. Lepiej jedzie po kable. Dobra, kraka. Ścieżka z znakiem zapytania. Tak. Miało być tak proste. Ale jesteśmy przygotowani do takich rzeczy, więc akumulator odpasowy. Mam nadzieję, że naładowany. Może się jakoś uda dzisiaj pojechać po Tysiano. Jak tam, Leszek, lubisz takie wyzwania? Oczywiście. Każdy dzień niesie dla nas przygodę. Tak. Teraz już koniec zimy. Tak myślimy. To co leci, to chyba nie jest śnieg. No nie wiadomo co to jest, ale jeszcze zima nie powiedziała ostatniego słowa, chociaż myślę, że to już ostatni po drugi. Okazuje się, że to chyba coś grubszego jednak. Brawo. Okazuje się, że Defender nie jest taki wcale lekki dla UTV-a, ale Julek dał radę wyciągnąć tatę i Defendera. A teraz zrobimy akcję i zjedziemy na wstecznym, żeby go rozbujać. Brawo! Udało się, dziewczyny. No to jedziemy po siano dla was. Super! Trochę zakurzył, ale słuchajcie, jak na pierwsze odpalenie po zimie, to tak jest super. Jak ja kocham te auto. Okay. Pasy się zachcięły, ale to nic, damy radę. Czyż pasek nowy, musimy się zobaczyć, czy dojedziemy. Kula, więc idziemy. Jest okej, okay. Restację trzeba zawiesić. Gdzie? Nie wiem. Przelec za nami. Trochę mam szybę. Zaśnieżyło. Widać, ten namiot to jest właśnie taka duża hala dla tych kuzek. Jaki mają widoki, słuchaj, te kozy swoje. No, najpiękniejszy widok, słuchaj. I tyle słońca, i cieplutko, tu jest tak fajnie. Hello. Proszę, pani? Nie, to pan jest.
Kto to tu jest? Ale Kasiu, lecą? A reszta chyba do Defendera. Ostatnie dwie i równe 50 kostek przyczepię ich w Defenderze. Dziękujemy i do zobaczenia. Dotarliśmy. Myślę, że damy radę. Na pasę tylko siano, a więc nie ma dużo do ciężaru.